Activity Training Program jest to program, który jest przeznaczony dla osób, które mają niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim i znacznym ze sprzężeniami ruchowymi. Program treningowy został stworzony dla osób, które nie miały innego miejsca w olimpiadach specjalnych, w programie sportowym. Ten program daje im poprawę aktywności ruchowej przede wszystkim. Daje im możliwość poprawy aktywności w dniu codziennym, daje im możliwość odnalezienia siebie w większej sprawności, daje im możliwość również większej samodzielności, oczywiście w zakresie, który ogranicza im niepełnosprawność intelektualna. Ale z drugiej strony program ten stanowi pomost do wszystkich programów sportowych olimpiad specjalnych. Program aktywności motorycznej jest programem, który różni się od programów sportowych olimpiad specjalnych. Ta różnica przede wszystkim polega na tym, że każdy uczestnik podczas dnia treningowego przedstawia swoją aktywność, aktywność, nad którą pracuje czasami bardzo długo. Tych aktywności mamy w sumie 25 przedstawianych na sali gimnastycznej oraz 5 przedstawianych w środowisku wodnym. Tutaj wszyscy zawodnicy znajdą dla siebie to, w czym czują się najlepiej. I my traktujemy ten program jako program rehabilitacyjny poprzez trening. I w ten sposób upodabniamy go do treningu sportowego. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, tak jak każdy, lubią być w centrum zainteresowania. Program aktywności motorycznej daje im właśnie taką szansę. Tych 5 minut podczas startu, kiedy te osoby mogą zaprezentować swoje umiejętności. One cieszą się każdą czynnością, które wykonają przed audytorium. Z drugiej strony osoby te podczas dnia treningowego są stawiane na nieco wyższym poziomie obciążenia emocjonalnego. Oklaski ze strony widowni, hałas, który temu towarzyszy, cały splendor ceremonii otwarcia, ceremonii medalowania, ceremonii nagradzania. To wszystko łączy się również z emocjami. Wszyscy dostają zawsze najwyższy medal, medal uczestnictwa. Staramy się, żeby zawsze był w kolorze złotym, bo to jest kolor przypisany do sukcesu. Te imprezy usposabiają również do jeszcze innego działania. Otóż jest to kontakt tych osób z innymi, podobnymi sobie, a więc oni spotykając się ze sobą, razem się bawią. Sport jest elementem kultury, a więc dorobkiem całego społeczeństwa. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, co pozwala tym osobom zrozumieć, że również oni mają swoje miejsce w naszym świecie i bardzo ważne miejsce w naszym świecie.